Jeszcze przed biegiem każdy otrzymał prezent, mikołajową czapkę. Potem ruszyli na dwukilometrową trasę. Bez pośpiechu, bo w tym biegu chodzi o czas spędzony z rodziną. Dzieciaki, rodzice, babcie, dziadkowie, także biegają wszyscy razem z nami. Biegniemy w jednej grupie i cała grupa dociera do mety. Nie ma zwycięzców, nie ma pokonanych. Na mecie dzieciaki dostają medale. Biegaczom energii na trasie dodawał ten, który 6 grudnia będzie wyjątkowo zabiegany. Tym bardziej, że dziś każdy mógł być Mikołajem. Dochód z imprezy będzie przekazany dla rodziców zmarłej kilka dni temu 3-letniej Lenki. Dziś to połączyło wszystkich biegaczy. Fajnie zostawać jest prezenty, ale jeszcze bardziej człowiek się cieszy, jeżeli coś komuś daje. Chcemy dać od siebie nie tylko radość, energię, ale też trochę grosza. Jesteśmy w podobnej sytuacji, bo nasz wnuczek jest też bardzo, bardzo chory i dlatego wspieramy i wiemy, co to znaczy. Padł rekord frekwencji. W biało-czerwonych czapkach pobiegło 1000 osób, 2 razy tyle co rok temu. Bardzo fajny bieg. 4-latka dała radę. Sama całą trasę przebiegła. Jak najbardziej na drugi rok polecamy wszystkim. No teraz już czekamy tylko na świętego Mikołaja, tak? Tak.